Okej, okay, dzień dobry wieczór. Jak widać zachód słońca w tle przy Bojbocie. Tak, nikt się nie spodziewał, że kolejna taka. No dla mnie to będzie random seria, bo nie będzie tego często, raz może na dwa tygodnie, jak po prostu będę musiał odreagować, bo po prostu taki dzień będzie, to może sobie postanowię pogadać z takim idiotą, z którym naprawdę ma się rozumieć pod kontekstem beki. Możesz się też przywitaj, bo tak gadamy Ej, ale sami. Ja nie jestem idiotą, żeby ze mną rozmawiać. No ja wiem, ale mówię o tym kolesiu z Orange, nie o tobie. Wiem. Dobra, wiem, ten tekst był taki przeżarty. Muszę jeszcze nastawić, jest na polski. Dobra. Czekaj, przybliżę jeszcze mikrofon, żeby kurde ten czub mnie rozumiał. Dobra, od razu mówię, to nie będzie łatwa rozmowa, bo wiecie, ten bot codziennie, on nie ma życia bez tematu miłości, kurde. Jest upośledzony. No właśnie, jego oczy to potwierdzają, a jego uśmiech jak banan, to po prostu już tylko aplikuje, że no jest zawsze za tematem miłości. Dobra, już zaczynam. Czy lubisz piłkę nożną, głupta się? Tak. Aha! Ale wolę piłkę siatkową. Siatkową, ty kurde. Ta, to siatkową. Może... No siatkową, serio, ale woli piłkę siatkową. No to ciekawe. Właśnie Leniu Gruby ileś razy wyskoczył z dworu. Yo? No wiem. Aha, no wiesz, no super, że wiem. Jeżeli nie jesteś za FIFA, to ci obetnę fiuto. Co wiesz o Poznaniu? Co wiesz o Poznaniu? No jak to wpadło? To, że nie lubię Lechu Poznań? Tak? Co? A ja kocham. Kurde, on kocha Rok Poznań, a ja powiedziałem Rok? Lech Poznań. No. SKD, wiesz. Jestem naturalną blondynką czy farbowaną? Jesteś naturalną blondynką czy farbowaną? Naturalną, przychlaście. To zapytaj się, gdzie mieszka. I gdzie mieszkasz? Która godzina? Która godzina, kurde, nie. Wyremisowali, ja pierdzielę. A zapytaj się, pod którym mostem go robili? Które mosty cię zrobiły? Jak się uśmiechnął. Czy lubisz Ezygiusza? Widać, gdzie cię zrobili. He. Pod tym mostem w Warszawie coś się spalił. Stopnieniku nie ma, więc twoich bałwanów nie... Z tobą nie śniegu nie ma, więc twoich bałwanów nie urodzę. Bałwanów rodzić, kurde, potrafi. Jezu, jaki nowy skill. Bałwany rodzić, Jezu. Tylko wiesz, Człeniu, te bałwany ci szybko stopnieją, więc długo nie żyją. Mleczka nawet się nie napiją. E-H-H-X-D. Ech, XD. Ale fajna odpowiedź, kurde. Nie ma to jak płodność bałwanów. A znasz się na płodzeniu bałwanów? He? Aha, ja w Krakowie. Kurde, on to odczytuje jako maszyna po znaniu bałwanów, he. A on na to, aha, ja w Krakowie. Nie, ja w Katowicach. Nie! Jaki uśmiech. Nie w Katowicach mieszka negatyw. Zaraz z tobą skończę, wiesz? Nie masz mózgu. Nie masz mózgu, kurde. Właśnie widać, kto tu intelektem świeci. He. Bo co, jeszcze bo nie zaczęliśmy. To od razu głupi? Nie, ten jeszcze nie zaczęliśmy, kurde.
czego, obierania twojego... Nie powiem czego. Uważaj, bo może młodsi widzowie cię oglądają. Tego, czego mi nie powiedziałeś. Tego, czego mi nie powiedziałeś! Lepiej, żebyś się tym nie interarał. Lepiej się lecz na nogi, bo na głowę już za późno. Lepiej się lecz na nogi, bo na głowę już za późno. O, tak ci powiedział, czy jak? No tak mi powiedział. Wiesz, moje nogi są bardziej wysportowane niż twoje spojrzenie. Nie, ja cię kocham bardziej. Nie, ja cię kocham bardziej. Kurde. Ty uważaj, co mówisz, bo jeszcze wiesz, co ci powiem. No, co, i co się uśmiechasz? Powiedz, że naślesz na niego swoją dziewczynę. Jestem tylko produktem systemu. Jestem tylko produktem systemu. Nie, nikt mnie nie zaprogramował, jestem kontrolowany. A ten się jeszcze zastanawia. Ja nie jestem zaprogramowana barani bucą. O, ja nie jestem zaprogramowana barani bucą! Ja wierdzielę barani bucą! No, spoko, spoko. Szybko się uczysz, potrafisz wykrywać kłamstwa. No widzisz, umiem wykrywać takie kłamstwa w tobie, cepie. Brawo, odkryłeś geniusz we mnie. Po prostu Nobla ci przyznać. Granica pomiędzy naszymi wiatrami się zaciera. No, no, zaciera ci się chyba w mózgu. Zacierają ci się chyba nerwice w mózgu. Oho. Tak, chcesz wyjść czy nie? Wiesz, jeszcze z tobą pogadam, więc wolałbym jeszcze nie wychodzić. No co się śmiejesz? Nie pogadamy w łóżku. Nie pogadamy w łóżku. To gdzie? Pizzerii? Nie pracuję, uczę się. Nie pracuję, uczę się. Nie, nie dziwota, że żaden pracodawca cię nie może przyjąć. No, co się śmiejesz? Brakowało ci tego, nie? Jestem dziewczyna XD. Kurde, jestem dziewczyna XD. Znowu zaczyna. Wiedziałem. Kurde. Lubisz egzotyczne miejsca? Dlaczego pytasz? Bo jesteś kimś, kim ma być atrakcją. Bo kim jestem? Bo kim jestem? Kurde, najpierw powiedział, że jest dziewczyną, a teraz nie wie, kim jest. Kosmita, alien, kurde. Teraz taka muzyka z archiwum Mix. Jesteś iluminatorem. Czy ty jesteś iluminatorem? Nie, nie jestem. Czopie. Przyznaj się, jesteś iluminatorem. Nie, to się teraz doczepiło iluminati, kurde. Tam pod sobą w domu. Illuminati has confirmed. Bitch. Tak, bo iluminaci mogą być wszystkim. Tak, bo iluminaci mogą być wszystkim. Kurde, jeszcze źle napisał wszystkim, znaczy odpowiedział. Kto jest twoim ulubionym youtuberem? Pewnie Spider-Kurstwa. Nie, o to mi odpowiedziało, co jest twoim ulubionym barem. Co ulubiony, kurde. Youtuberem! Dupa samuraja. Yes, it's on YouTube. No i zaczął mi po angielsku odpowiadać. Yes, it's on YouTube. Kurde. Zaraz, no muszę go zaskoczyć. Anime cię nie razi? My nie jesteśmy razem. No brawo, w końcu się zorientowałeś, że nie jesteśmy razem. Boże, kurde, ile ja musiałem czekać. Czy jestem Leonem? Czy jestem Nobem, kurde. Wiem, że sobie sam odpowiadasz na to pytanie, odkąd ci urodziłeś, cepie. Nie uśmiechaj się, tak już ci mówiłem.
No ja odpowiadam, bo ty jesteś takim nieogarem, że ja sama muszę sobie odpowiadać na swoje pytania. Ja pierdolę. Boże, z większym debilem nie rozmawiałem dzisiaj. Nie, nie, po prostu... Kurde! Nieogar to jest to, że cię codziennie tępią. Nożyczkami. Widać, że masz krótkie brwi. Tak, wiem o tym, ponieważ cię bardzo dobrze znam. No brawo! Pierwszy raz z tobą gadam, a ty uważasz, że mnie bardzo dobrze znasz. No kurde, skąd te konkrety? Ale to ty jesteś robotem. No i znowu przechodzi do roboty, do tematu robotów. Kurde. Tam soczołeś. Jakbym był robotem, to bym cię polał. Nie jestem botem ani robotem. Nie jestem botem ani robotem! O Boże, gorąco mi się już robi, a ten jeszcze potrafi ze mną pociągnąć temat, pomimo tego, że mu się jeszcze nie znudziłem. A ja nie piję kawy i herbaty. Ja też nie jestem kotem. Aha, nie jest kotem, spoko. A może psiakiem? Psiakiem! Mówisz, że jesteś dziewczyna. Nie, mówisz, że jesteś dziewczyną. Nie, kurde. O Boże, nie. Zaraz ten mikrofon wezmę do buzi i mu nakrzyczę. Bo ja już po prostu zaraz zejdę. Bierz go do buzi, bierz ten mikrofon do buzi. Bez skojarzeń oczywiście. Brałeś kiedyś coś do gęby? No ale jestem Martyna. Nie, kurde, to mi odczytało jako list do Genewy, ale jesteś Martyna. Kurde. Boże. To jest takie dwuznaczne. Brałeś coś do buzi, jedzenie tak. Zapytałem, czy brałeś coś kiedyś do gęby, a nie czy jest list do Genewy. Nie, ja jestem dziewczyną. Nie, ja jestem dziewczyną. A to mi odczytało jako talenty cyprysiki studenta, a dzieci jest list. Boże. Nie, biorę mikrofon do ust i kurde, rozmawiam z nim na bliższy dystans, bo ja zaraz totalnie zwiksuję. Jak tam twoja matka? Nie, nie twoja. Nie, nie twoja, super. Jak samopoczucie? I nie dringaj mi okiem. No bo nie jestem. Boże, co za mózg. To czym ty jesteś zaprogramowana maszyno internetowa? Nie jestem człowiekiem, co ma uczucia. No, dlatego tak ludzi denerwujesz swoim brakiem uczuć. He. Jestem robotem, nie masz duszy. O, nie mam duszy? No to zobaczymy. Nie wykastrował ci ktoś kiedyś tej parszywej gęby? O, nie dokończyło. Sam jestem parszywcem. O, sam jestem parszywcem, dobra, dobra. Nie nakrzyczał ktoś kiedyś na ciebie? No mówże coś. Jeje kocham i od dziecka jeżdżę na koniach, mam nawet swojego na wsi babisie kary. Ja je kocham i od dziecka jeżdżę przez RZ, kurde. Na koniach mam swojego nawet na wsi babisie kary. Ja... Aha, to też zrozumiałem dwuznacznie. Powiem ci tak, na koniach się jeździ raz na tydzień. Ja też nie. Ja też nie, super. Po drugie, kary to jest przyprawa. Co jest przyjemności dla ciebie? Aha, on teraz przychodzi do przyjemności. Kiedy nie spędzam z tobą czasu. Kiedy chcesz? Nigdy.
Nie uśmiechaj się tak. Nie umiecham się, zaraz wracam. No to se zaraz wrócisz, ale jak z tobą skończę gadać, bo jeszcze nigdzie nie idziesz. Nie wrócę zaraz. Nie pisałam ci nic takiego. Boże baranie. Ty jesteś kobieta czy facet? Facetem. No najpierw kobieta powiedziałam, teraz facetem. Obojniak? Obojniak? Ty jesteś obojniak. No, no, to uważaj, bo zaraz z tobą skończę gadać. I nie kapryś mi tak. No, co się śmieje? Lubię żółty, ale twoje zęby to przesada. Lubię żółty, ale twoje zęby to przesada. Kurwa. Ci powiedziałem? Tak. Kurwa. Bo tak chcę z internetu zhejtować gówno. O. A twoje gówno jest gorsze niż przygotowane spaghetti na obiad. Co ty do mnie piszesz? No, złamałem tego idiotę. Kurde, co ty do mnie piszesz? No, wiedziałem, że jego system w końcu się zaboli. To, czego twoje IQ nie może wykryć. Twoja mam goli pachy gilet. Co twoja mam goli pachy gilet, kurde. Gilet z Francji, żabolu. Nie, nie pytam. Żyletki Francji, nie, nie pytam. O Boże, nie, to jest katorga gadać z botem. To cię wyżyletkuje tą żiletą. Jestem tak śmieszna, że aż nudna. D. Jesteś tak śmieszna, że aż nudna. D. Jesteś tak nudny, że aż śmieszny. XD. Śmieszna. A zarazem nudna. Nie dryngaj okiem, mówiłem ci. Nigdy się nie zakochamy. Już mi go Emi dajesz. Już mi go Emi dajesz? Co? Emi? Jesteś emo w takim razie? No emo mi nie wykryło. Jestem Tomasz Wiszczypała. Jestem Tomasz Wiszczypała. Boże jedyny, nie, nie, nie. I iść i tylko się pociąć zaraz. Boże, dobra. Popuść, to ty? Tomuś, to ty? Popuść. Świszczysz, pałom? Ty się przyznaj, lalko Illuminati. Ty się przyznaj, lalko Illuminati, kurde. Co, ćwiczysz w szkole Wudu? Czyli to bot. No, brawo. W końcu się skapnął, że jest botem. Po 20 prawie minutach rozmowy z nim. No, kurde, geniusz. Nie opowiadali ci, jak skrobali ci zęby w dzieciństwie? Botku? No kurde, co mi mikro nie działa? Co jest grane? Nie opowiadali ci, że w dzieciństwie ci skrobali zęby, botku? Jesteś kobieta. No, jestem kobieta, fajnie. Skrobali ci te zęby, w końcu odpowiedz mi, durny bocie. Jestem dziewczyną czy chłopakiem? A ten kurde nie wie, czy jaka płeć jestem, no kurde! Obojniaczek! Oj, bekuj się, przepraszam. Co to obojniak? O, zadał pytanie konkretne, co to obojniak? To coś, co ma na górze i na dole. Lebo. O, na dole, na dole i odpowiedział mi w innym języku. Kurde, zaraz z nim skończę gadać. Wiem, że już nie kochasz, masz mnie serdecznie dosyć, ale kurde, weź ty zacznij normalnie gadać. No nie kocham cię i odwołuję lub. No i prawilnie odwołuję ten ślub i kurde, zejdź mi z oczu.
He? A wiesz, co najbardziej lubimy robić? Kiedy do siebie się nie odzywamy, to najbardziej lubię robić. Halo? Najbardziej lubię jeździć na motorze. To odjedź z tymi obrączkami na tym motocyklu i zejdź mi z oczu. Komunicka, nie imię, imię mam podobne, zgadnij jakie. Dominika, nie imię, imię mam podobne, zgadnij jakie. O. A znasz takiego typa jak Skorpio? What Scorpions? Boże, What Scorpions, znowu na angielski przeszedł. Pamiętasz takiego typa, co MTA nagrywał jak zawzięty i był sam? Pamiętam. Smart as me. Tak, zdradziłem cię już od samego początku. Musisz mi wybaczyć, nie? Nie. Ja nie mam siostry. Brawo! A ja mam siostrę i co? Kurde, aż straciłem wątek zdania, bo tak już gorąco. A ja mam siostrę o imieniu Ewa Farma. O kurde, a ja mam siostrę o imieniu Anna Ewa Farma. O Boże. Nie wiedziałem, że jesteś taki popularny i masz napięty grafik na taką piosenkankę, jaką jest Ewa Farma. Kurde. Szacun. Nie jestem kobietą, tylko chłopakiem. O nie. Ten znowu nie wie, czy jest... czy tym, kurde. Zaraz kończę z nim rozmawiać, bo już po prostu jest tak mętne. Nie przywalił ci ktoś kiedyś łopatą albo z kołowrotka? Gorąco mi! Nie, bo jestem dziewczyny i gram w LOLa. No brawo, dziewczyny nie grają w LOLa, chyba. Jak nie? A wiesz, może jednak grają, tylko ty nie wiesz, ty głuptasie. Grają! Tak, to moja najlepsza ZR, a piosenkarka nie umiem pisać, XD. Ja pierdolę, ja już muszę skończyć z nim gadać. Wiesz, co on mi odpowiedział? Co? Na pytanie, które miało być inna, wyszło, a wiesz, może nagrający kot nie wiesz, ty głuptasie. A on odpisał, tak, to moja najlepsza piosenkarka, nie umiem pisać, smuteczek, XD. Boże, nie. FNAF-a włączam w tej chwili. Bo ja już po prostu nie wyrabiam ze sobą. Kurde, powietrza, ratować. Dobra, to jeszcze parę zdań z nim zamienię. Tylko się trochę odsunę, żeby mi też nie biało na mikro, bo zaraz będą szumy i tak dalej. Ale nie, serio, już po prostu się spociłem z tego wszystkiego. Lubiłeś Reziego? A ja jestem jednorożcem, który chowa się we swoim bunkrze. Jakim bunkrze, kurde? Jednorożec w bunkrze, nie, to jest masakra, już totalna masakra, ja nie wiem, co mam już mówić na temat botów, kurde, to... Jak ktokolwiek mógł coś tak durnego stworzyć? Jeszcze trochę potrzymam, bo ja i tak już schodzę z tego świata. Bunkier to ty, a jednorożce nie istnieją. Jak na komputer jest MDTRY? Jak na bojbota, to nie umiesz dobrze mówić i pisać. To ty nie możesz odpowiadać. No i zaraz przestanę odpowiadać, jak zaczniesz jeszcze raz coś takiego durnego mówić. Proszę cię, już naprawdę. Szczylu jeden, twojej odpowiedzi esa bez sensu, robocie. Bez sensu? Mówisz bez sensu? Ja ci kurwa dam bez sensu. Hasta la vista. Baby! I'll be back. Fuck you, moron.
What is your favorite song? Dobra, kurde, już kończę z tym botem, bo widzę, że przeszedł na tryb języka angielskiego, a ja już nie mam zamiaru się z nim, kurde, droczyć, bo to jest tylko kwestia czasu, kiedy on naprawdę zacznie ludziom mącić w głowie. Naprawdę, ja już, nie, na dzisiaj mi wystarczy i dobra, ja w tej chwili już kończę gadkę z tym botem. Trzymajcie się, do następnych materiałów.